Hodowcy w naszym kraju najczęściej przechowują sianokiszonkę w pryzmach lub pojedynczych belach owiniętych folią. Okazuje się jednak, że istnieje jeszcze trzecia metoda. Są to bele owijane szeregowo, które tworzą długie szpalery. Owijanie szeregowe bel z sianokiszonką nie jest popularne w Polsce, choć niektórzy już korzystają z tej metody. W gospodarstwie Futura 21 spółka z o.o. z miejscowości Mysłaki Małe w województwie warmińsko-mazurskim pracuje owijarka szeregowa model Hybrid X firmy Anderson. Owijarkę szeregową hodowcy kupili w 2012 roku. Do tej pory ma ona na swoim koncie 5000 bel. W tym roku, zdaniem hodowców, maszyna owinie kolejne 2000 bel.